Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Disneyland z PlayStation 4 Mass Transit. Miał być dzisiaj live, znaczy dzisiaj miał być live, ostatni w tym roku, ale internet podziękował kompletnie. Teraz chyba nie uważaliście nawet minuty, ponieważ u mnie nic nie działa. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, live'ów na razie u mnie nie będzie, ponieważ nie mam na to żadnych możliwości, nic po prostu u mnie co do internetu nie działa. Ale dzisiaj sobie taki krótki odcinek, chciałbym po prostu coś zrobić, żeby działało, a nie tak jak to było na tym magicznym live. Więc dzisiaj jest odcinek 40, przedostatni pewnie w tym roku, albo ostatni, nie wiem. Tego niestety wam nie powiem. Dobra, puściłem sobie tutaj, jak był w teorii live, tylko że nikogo na nim nie było. Tutaj kolej jednoszynową, stąd tutaj jedzie i tutaj sobie dojeżdża. Wyjedzie tędy, czemu? Ponieważ tutaj i tak się nic nie buduje teraz. Bo jest nasza kolej jednoszynowa, kolej linowa. I stąd z kolei chciałbym to sobie podłączyć. Tak. Tutaj bym wczepił się, wjechał może nawet w tą linię. Bo tutaj nie widzę jakiegoś strasznie dużego ruchu. W sensie, żeby tutaj przejechało to tędy. Albo w sumie, dobra, może bez przesady. Kolejka ma kończyć swój bieg tutaj. Dokładnie ma być tutaj mieć swój koniec. I to jest ogólny taki pomysł. Natomiast jak tu dojedzie, to tego jeszcze na razie nie wiem. Pewnie będzie jechać tędy. No trochę trudno nawet... przez tędy nie jechać, ale no zobaczymy. Więc tak. To jest na pewno jedna z tych rzeczy, które teraz bym zrobił. Teraz się zastanawiam, jak tutaj puścić to, żeby nie było problemów. Na pewno musi to stąd wyjechać, poczekaj. Pomysł, żeby to jechało tutaj środkiem drogi, nawet nie wydaje mi się taki zły. Więc tak, stąd. To ty musisz tutaj dojechać dotąd. Okej, dobra. I tu widzę, jest problem. Tak, bo tu jest bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o komunikację. Czemu ty nie chcesz przyjechać? Co? Jesteś na złej wysokości? Nie, nie gadaj. Okej, dobra, tu takie trochę będzie kula. Taki, no wszyscy widzicie, co tutaj takie będzie. Dobrze, nowy kawałek ziemi. Kiedyś go kupię, tak? Nie wiem kiedy, ale kiedyś. Dobra, była na temat niego już ankieta, więc nie ma na razie. O, stąd idealnie sobie tutaj dojedziesz. I teraz tak, aby to mi tu ładnie weszło, bo ja tym chciał, żeby wszystko było ładnie, pięknie i wspaniale. Dajmy sobie tutaj dojazd, będzie stąd, czekaj. No powiedzmy, że dotąd. Dobra. Później będziesz jechać tutaj. A później to będzie tragedia. Później to będzie tragedia, bo tutaj nie... No i dotąd na razie jest dobrze. Tak, bo tu całkiem ładnie się to jedzie. Nie, dobra, już niech jedzie nawet na takiej wysokości. I tutaj mamy opcję. Albo jedzie później, wjeżdża na tą linię. Jedzie sobie tędy. Ze stacją tutaj i później sobie już... Ze stacją ekstra tutaj. I tu już później sobie wyjeżdża. Chyba to jest dobry pomysł, że, bo już nie chcę mi się tutaj pruć przez to wszystko. Tak. A, to sobie zrobię to w ten sposób. Że teraz tutaj stąd to będzie jechać tutaj. I tutaj stąd... Czekaj. O, tu. Później to sobie będzie zakręcać. Czekaj, nie, bo to jest z kolei jeszcze ten nasz sterowiec. No ale jakoś sterowca tutaj ominiemy. Żeby nie było tutaj problemów. Powiedzmy, że może dotąd. Gdy to teraz sobie pociągniemy. Czekaj, czy on jest tutaj niezbędny cały czas? No jest trochę niezbędny. No ale tak nie trochę. A to wybuszmy. Tu sobie zrobimy do góry. Będzie słup. O, proszę bardzo. I tutaj w dół. Dobra. No i tak. Stąd nasza kolej jednoszynowa będzie jechać sobie tutaj tędy. Mam taką nadzieję przynajmniej, że nie będzie miała z tym jakichś ekstra problemów. Czekaj, bo widzę, że jest jakiś problem.
Jeżeli to cofniemy do takiej drogi, to ulepszymy i to ulepszymy dobrze. Bo nie chce mi się już dzisiaj tutaj z tym walczyć. Stąd ogólnie pomysł jest taki, żebym dzisiaj wybudował trochę coś zupełnie innego, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczmy. Dobra, i stąd zróbmy sobie takiej. Czekaj. Dojazd, no powiedzmy gdzieś tutaj. I tutaj. Czy tu mi to ładnie wyjedzie? No tak trochę nie chcę. Czekaj. Wyłączmy to, włączmy to. I teraz tak. Dawaj mi to tutaj podłącz. Widzę, że jest problem. Tak, jest problem. Dobra, już niech ci będzie w ten sposób. Jest źle, ale będzie w ten sposób już. Dobrze, czy telefon jest wyłączony? Nie, nie jest wyłączony, a to źle. Dobra. Czyli teraz tak, skoro ty tutaj sobie już jedziesz, to nasza kolej jednoczna, tak, od razu z góry, tutaj z koleją jednoczną dzisiaj jedziemy. Stąd, tutaj, trzeba jakoś ją przepuścić tu. Tutaj się zaraz zastanowimy, jak to zrobić. Bo tu ogólnie mi się bardzo podoba ta jedna szyna. Co nie znaczy, że nie chciałbym mieć tutaj dwóch. Bo będą tutaj dwie szyny teraz. A dokładnie. A tu widzę, że to jest w drugim kierunku niż myślałem. No trudno. Trudno, ale jednak stacja tutaj, żeby dojeżdżać tutaj tą koleją jednoszynową, nawet w jednym kierunku by się przydało, więc... Proszę bardzo. Tu będzie do góry. Podjeżdżać. Mówię, że będzie do góry, to do góry. A, dokładnie. Teraz oczywiście w drugim kierunku będzie jechać. I tu będą ładnie w siebie wjeżdżać, dobra? Zaś tutaj... Tak, to strasznie dużo jest ludzi. A, po prostu to jest główne lotnisko. Zapomniałbym, że z niego wszyscy ludzie korzystają, bo wcześniej nie było tego tamtego. Tutaj ogólnie będzie problem, żeby tu wyjechać tym... tym żeś też. Czekaj. Nie, nie uda mi się to tutaj chyba zrobić. Nie. Znaczy, dać się da, ale gra nie chce. Czekaj, może chyba, że zrobimy to w ten sposób. Okej. Widzę, że tu jest trochę inny problem jeszcze. Czekaj. No bo tu to byś sobie spokojnie przyjechał. O, jest. Trzeba było podnieść po prostu. Dobra, skoro podnieśliśmy, to widzę, że pójdzie. Dobra, stąd dotąd. Później nasza kolejka będzie tu jechać wyżej. Dokładnie. Tu nad tym torowiskiem. I tutaj, tak, tu ma być nasz jakiś tam park rozrywki w przyszłości. W przyszłości będzie. Niekoniecznie teraz, bo tutaj to na razie jest takie bardziej plac budowy, niż tutaj coś jeszcze użytkowego, ale kiedyś na pewno. Dobrze, no i tak, tutaj brakuje nam jednego torowiska jeszcze, które właśnie zaraz zbudujemy. Którędy będą mogły sobie jeździć nasze kolejki. Chociaż teoretycznie z jednego tu też mogą korzystać. Tak, dobra, to zrobimy, żeby z jednego korzystali, tylko tu będzie się po prostu zjeżdżać to. Bardziej wiem, że dwa to fajnie wyglądają, ale skoro można i nie trzeba tutaj dużo tego jeszcze dorzucać, no to zrobimy już jedno. Dobra, tutaj. Tu jest to. Będą się tutaj po prostu zjeżdżać. Będzie po prostu inteligentny tutaj zjazd. O, dokładnie. Tu będzie w jedną. Tu będzie w drugą. O, dokładnie. Ten tor się nie liczy, tak? My z niego nie będziemy korzystać, żeby to było jasne chyba. I tak, tutaj... Najlepiej by to było puścić tu środkiem.
To byłoby chyba. Nie, to nawet nie byłoby chyba, tylko to byłoby najlepsze, ale. Ale żeby tu dojechało to tak środkiem, to jest druga sprawa. No, czekaj, zróbmy sobie na razie, żeby to jechało tutaj prosto i to przejeżdżało przez to wszystko. No to jest podstawa, żeby tutaj coś takiego zbudować. No dokładnie. No, powiedzmy, że to jest w miarę takie, jakie byśmy chcieli. Bo nie jest. Oczywiście, że nie jest. Czekaj, to teraz stąd. Dobra, dawaj. Stąd będzie jechać sobie nasza tutaj dotąd kolejka. I później stąd sobie puścimy ciebie. Musisz tutaj trochę wymanewrować, ale dobra. Co tam dla ciebie? To jest w końcu kolej jednoszynowa. Wyłącznie niepomocnicze. Proszę cię. Dobra, to jest zrobione. I tak, stąd tutaj będzie jechać to do góry. O, dokładnie. I tutaj dotąd. Dobra, tu jest całkiem dobrze. Dobra, to mamy początek zrobiony. Tu jest, za chwilę będzie gorsza część, ale mniejsza z tym. Tutaj musisz trochę zjechać w dół. I tu będzie to jechać cały czas prosto. Tą wieżyczkę trzeba przestawić. Nie wyobrażam sobie tego, żeby jakaś wieża mi tu stała na drodze. Dobra, to zrobione. I stąd... Czekaj, o, dokładnie. Tu trochę skręci to, troszeczkę. Trochę tutaj będzie o, po prostu prosty taki zakręcik. No i tutaj to już niestety musisz pojechać górą i dojechać do tamtej trasy, ale to chyba nie jest jakieś też tutaj strasznie trudne, bo tutaj to tutaj. Dobra, to tak, tutaj sobie przyjedziesz. O, dokładnie, nad tym wszystkim. I tu sobie zjedziesz w dół. Ej, powiem więcej, tutaj nawet mogłoby ci rozjeżdżać cały czas. Może to jest nawet lepszy pomysł. Że zamiast tutaj zjeżdżać w dół, stronę te tory tutaj jadą do góry trochę. Tego akurat nie było w planach. Bo to miało w ten sposób wyglądać. Nie wiem, czemu się podniosło, ale dobra. Pomysł jest prosty, że dojeżdżasz dotąd, a nawet... Nie da, powiedzmy, że na razie dotąd. I tak samo w drugą stronę. Okej, okay, dobra, to jest zrobione. Później dojeżdżę dotąd. Dotąd. I tutaj zmienia kierunek. Dobra, to jest zrobione na nowy początek. Dobra, przedłużmy to jeszcze rzeczywiście dotąd. O, ciach. I tak samo ten tu. No i stąd to już jest trochę trudniejsza sprawa, bo... Dobra, nie, może rzeczywiście nie przedłużajmy tego. Bo tu jest większy problem. Okej, okay, dobra, tu jest całkiem ładnie tutaj w miarę to wchodzi. Natomiast ten drugi... To tak mniej może ładnie wejść. Czekaj. Okej, okay, dobra. Jeżeli sobie zrobimy to stąd, tu. I tu później wjedziesz sobie. I czy ciebie możemy trochę ty... Nie, dobra. Ty tu ładnie wjeżdżasz akurat. Dobra, to takie to jest chyba dobre, dosyć dobre połączenie. Tak w teorii mamy całą trasę zrobioną. W ile? Ile ja nie przyjeżdżam? 15 minut oczywiście. Dobra. To tak, puśćmy sobie nasza kolejka, będzie... Jechać tędy. Ta, no tutaj jest na razie mniejszy ruch, więc już niech jedzie tędy. A nie, czekaj, to nie jest zrobiona całość. A myślałem. Dobra, to rzeczywiście, tutaj już nie będziemy kręcić z tym też tak bardzo. Tu będzie jeden tor. A tu tego nie będzie. Tak, dokładnie. Tutaj już nie będziemy kręcić z tymi torami, bo to nie ma sensu. Po prostu będą dwa jechać jednym torem, to już w niektórych miejscach czasami to nie zaszkodzi. Swoją kiedyś fajnie się pobudowało to wszystko. Dobra, przemysł pragnie dalej się budować, to tutaj mogę jeszcze dać wam miejsce. I tu druta mogę wyłożyć.
O ile tu się wybudowaliście, wybudowaliście się. No, to tutaj jeszcze się budujcie. Dobra, no to powiem tak. Całkiem ładnie nam się zabudowała cała ta dzielnica przemysłowa. To znaczy, trzeba będzie się zaraz zająć nową. A niekoniecznie tutaj wszyscy chcą ją budować. Dobrze. Tak, ta kolejka idzie sobie tu. Czekaj. Czy ty mi chcesz powiedzieć tak, że źle to zbudowaliśmy? Tak. Fajnie. Dobrze. Z tego co widzę, ten tor nie był nam potrzebny. Teraz dopiero się dowiedziałem. Ale to tutaj naprawdę całkiem ładnie wygląda, więc to sobie zostawimy. Jedyne co, to sobie tu zmienimy tylko trochę rozstaw tego. Aby aż tak bardzo tutaj nie skręcało. No, no tyle to jest najmniej chyba jak się da, więc już no trudno. I to z tym trzeba będzie podłączyć. Czyli stąd będzie odjeżdżać. No to jest chyba najmniej jak można. I tutaj w jakiś ładny sposób by to wjechało. W ładny sposób to mówię, że z linią pomocniczą. Tak, bo czasami jest tylko linią pomocniczą można ładnie jechać. Okej, okay, dobra, widzę, że jest... Chyba tu jednak za dobrze zrobiliśmy ten zakręt. Tak. Dobra. Teraz... Tu się zrobiła teraz spacja w takim wypadku. A spacji to ja już wyjątkowo nie lubię. Dobra, o, tak jest dużo lepiej. I stąd będziesz jechać tu do tego. Chyba, że się uda zrobić naszą linię tą pomoc tą krętą, czekaj i skrętaj tu dokąd. Dobra, już nie będzie w ten sposób, już dalej nie kręćmy, bo to już jest dużo tego kręcenia. Dobrze, nasza kolejka jedzie sobie stąd, tutaj zaczyna naszą trasę. Jedna szynawa. Jedziesz sobie przez tutaj to. Jak nie? A, no tak, zapomniałbym oczywiście o tym. To nie jest podłączone jeszcze. To nie jest takie łatwe, żeby to szybko wszystko zrobić, kurczę. W takim wypadku stąd nie. Stąd sobie tu do góry. Tu z tej górnej części będzie sobie to odjeżdżać. A dokładnie. Gdybym to zrobił ładniejszy zakręt, ale z tego co mi się wydaje, nic nie da się zrobić. Ładniejszego, więc no cóż. I tu będziesz dojeżdżać. Okej, okay, dobra, to w miarę dobrze wygląda. Jeszcze raz. Dawaj, stwórz to. Bo już tego dużo tutaj kręcę. Dobra, dojeżdżasz tutaj, czyli całkiem ładnie i stąd jedziesz tu. Teraz tą nową trasą. Później jedziesz też tutaj, tędy. Stąd tutaj dojeżdżasz. Tutaj. Teraz możemy usunąć tą niebieską. Dojeżdżasz tutaj. Ludzie się cieszą. Tak. Tutaj do uniwersytetu. Ludzie się cieszyli, z tego co pamiętam ostatnio. I wracasz. I wracasz tutaj. Też nie. Tutaj nie dojeżdżasz do tej stacji. Idziesz znowu tędy. Znowu przez tą trasę. A to jest taki. Na razie. I tutaj dojeżdżasz do tych. Póki co sądzę, że powinno to całkiem dobrze działać. Tak, tu jest ładne torowisko zrobione. Nie do końca jest użytkowane, ponieważ tutaj to dopiero często budujemy nasze linie. Jakiekolwiek linie. I to nas niestety nie jest na dobre. To niestety nie jest dobra wiadomość. Możemy postawić im tutaj stację w sumie. Tak, to chyba jest dobry pomysł. Bo jak tutaj na przykład to jedzie cały czas prosto, by ładnie tu im wyjechała ta trasa, to byłoby dobre połączenie. Dobra, to zróbmy im tutaj jeszcze. To tak dzisiaj taką kolej jednoszynową robimy. Chciałem coś jeszcze innego, ale widzę, że to byłoby trudne dzisiaj jeszcze coś innego. Dobrze, tutaj i tu wjeżdżasz. Okej, okay, to jest całkiem ładne. Dalej, tu sobie dajmy...
Czekaj. Czy tędy przejedziesz, nad tym przejedziesz? Czy jeżeli obniżymy o jeden, nie przejedziesz, dobra. W ten sposób przejedziesz, świetnie. No tu te domki niestety są narażone na hałas. Ale tutaj to już nic, nie mogę zrobić nic. Czemu? Czemu mi to przeskoczyło? Co, jak podnoszę, to już jest źle? Dobra, to wyłączam siatkę w takim wypadku. A, tu jest rzeczywiście jakiś problem. Tak, tu jest problem. Dobrze, to tak, tu możemy sobie podnieść max guda dotąd. Okej. Tu jest rzeczywiście problem, jak to przejechać. I dojechać do tego. Bo tak, bo tutaj to jeszcze tam w miarę jakoś... przejedziesz. Tracone. O, dokładnie. Jakoś tam w miarę się to przeciśniesz. Ale tutaj dalej... No nie, tu dalej już tego nie podciągniemy. Oj, widzę, że tu trzeba nie manewrować, dlatego ja tutaj może tego nie budowałem. Bo te mosty tutaj komplikują życie przy budowie czegoś takiego. Dobra, czekaj. Teraz trzeba przejechać jakoś tutaj dotąd. Dobra. I tu trzeba wystarczy teraz z liniami pomocniczymi zrobić zakręt. Wystarczy. Wystarczy. To trochę za dużo powiedziane. Disclaimer, nigdy nic nie wystarczy. Zawsze jesteśmy rządni twojej krwi. Dobra. Tak już może być. Więc nasza linia, która tutaj dojeżdża, jest słabo w ogóle użytkowywana, więc pamiętam. Przeciągniemy sobie ją jeszcze tutaj. I teraz rzeczywiście może być bardziej użytkowana. Tu jest ta linia metra jeszcze, więc to jest jeszcze coś innego ekstra, ale... Ale teraz... Czekaj, kliknijmy sobie w wagonik. Czy co, ktokolwiek teraz tam dalej więcej może jakichś chętnych? Nie, oczywiście, że nie. A z tej nowej? O, czekaj. Tutaj. O, jedzie. 7 osób, to już jest dobry początek. 61 osób czeka gdzieś tu, na tej stacji. Czekaj, 61 osób czeka, a kolejny przystanek jest tu. Okej, czyli jadą do uniwersytetu, chcą podjechać. No dobra, to jest, to się da nawet zrozumieć. No tutaj to akurat nie da się tego zrozumieć, bo tutaj są pełne te... Czekaj. Bo ta linia jest bardzo obsługiwana przez bardzo dużo pociągów. I z niej są pewnie ładne profity. Czekaj, zerknijmy sobie tutaj. Pożyczki, spłać pożyczkę. Profity z kolei jednoczynowej, no dokładnie 1500, to jest ładny proficik. Oczywiście metro 6500, no nie da się tego przebić. Ale ogólnie całkiem nieźle jest tutaj, idzie naszym mieście. Tak. Jeśli coś tutaj trzeba jeszcze zrobić, to... Czekaj. No dokładnie teraz mnie natchnęło, co my tu możemy zrobić w dzisiejszym odcinku, ale tak. Zanim to, co mnie właśnie teraz natchnęło, to tak, jeszcze trzeba przebudować trochę tą trasę tej kolei. I to będzie to. To wam może przyspieszę, czy coś, nie wiem. Coś pewnie mi się nie będzie chciało, bo tym jak dzisiaj ten odcinek był nagrywany. Czekaj. Czemu? Włączmy sobie podstawowe ustawienia budowy. Najkrótsze, jakie mogłem zrobić, to trasę zrobiłem. I tak, tutaj na pewno ta dzielnica chciałbym, żeby się trochę jeszcze pobudowała w bok. I nawet nie tyle, a powiedzmy, że gdzieś z tyle, to byłoby fajnie. Powiem więcej, to nawet nie byłoby fajnie, tylko to ma być. Kurczę. Oczywiście przeskakuję od jeden jeszcze. Tutaj, dobra, tu jest dobrze. I tutaj. Dobra, i tutaj będzie dzielnica biurowa. Tak, bo biura też im tutaj właśnie jakoś teraz są bardzo potrzebne, bardzo się chcą to zbudować, więc proszę bardzo, tutaj będzie dzielnica biurowa, a ludzie, którzy chcą się budować, będą się budować teraz tutaj jakby coś, bo jacyś chętni są. Dobrze, ogólnie tutaj teraz ta dzielnica będzie się kończyć, bo tutaj dalej nie będziemy kupować kawałków ziemi, bo już nie mogę, ale stąd z kolei, jak jedzie sobie ta droga, o dokładnie,
to my teraz musimy to podłączyć, jak tutaj było. Czyli jakoś tak mniej więcej, o, w ten sposób. Natomiast tutaj ten tor, torowisko wtedy było, bo ono było fajne. Jakby to powiedzieć. Ono było fajne, naprawdę. To ono tutaj będzie. Tu będziesz sobie zjeżdżać w dół. Tu będziesz zjeżdżać sobie w dół, tu będziesz, a tu będziesz sobie wyjeżdżać. No a nie, tu jeszcze przejedziesz w górę. Tu sobie wyjedziesz i tu sobie dojedziesz. Dobra. I zobaczcie, zobaczcie już, ile tutaj ludzi czeka na pociąg. Czekajcie, zerknijmy sobie na pociąg. Okej, okay, dobra, widzę. 270, ileż tutaj już jest osób? O, właśnie podjechał pociąg, dobra. Dobra, bo już się zastanawiałem. Tutaj jest strasznie dużo ludzi. A, to jest nasz główny dworzec kolejowy. Tak, i swoją nogą ten właśnie... Ten pociąg, o, ta linia... Tu robi trochę korków. Przeciągnijmy sobie ją trochę tutaj, wiecie? Nie wiem, jak będzie teraz tutaj z korkami, ale jeżeli będzie teraz w tym miejscu... Czekajcie, bo ja tutaj chcę jakiegoś ludzika kliknąć, bo oni tutaj czekali wszyscy na... Idzie do sauna. Dobra, zobaczmy, gdzie oni idą. Idzie na inny peron, co? Ej, myślałem, że pójdziesz do pociągu. Ale człowiek. Ale wredota. A ten pociąg gdzie jedzie, przepraszam? To pewnie tam dojeżdża też, tylko. Tylko ten nim był bardziej po drodze. No na pewno. Dobrze, zobaczmy teraz tak, czy te pociągi cały czas mają tutaj takie branie. Nie, no teraz. Tutaj jest jedna osoba przyszła jakaś. Jakoś znikąd się tutaj pojawiła jedna osoba. No nie, bo tutaj jest ten dworzec trochę dalej. Ale mam nadzieję, że będziecie z tego i tak korzystać, bo tu o to jednak chodziło, żeby... No, żebyście z tego korzystali. Dobrze, ale z tego co widzę, ponieważ póki co jakieś macie dziwne problemy. Jeździ tutaj już linia metra. Okej, dobra, to tam mamy... No to skoro jest linia metra, no to nie widzę więcej problemów. To naprawdę. Przynieśliśmy wam trochę dalej pociągi, co od razu jest fe. Nie rozumiem tego. Kompletnie tego nie rozumiem. Teraz jakaś inna linia jest tutaj oblegiwana. No a nie, to poczekajcie, to my przenieśmy tę linię pociągową z powrotem tutaj. Tutaj, o, do tego. Dokładnie. Kiedy jest ta? Ta, to jest ta linia. Tylko, żebyś tutaj jeszcze dojeżdżał sobie... nie tędy. A, stąd będziesz dojeżdżał sobie jeszcze. Nie, dobra, to też nie pasuje ci. Poczekaj. Bo jeżeli przyciągniemy ciebie tutaj... To nie jest ta linia, dobra, fajnie. Jeżeli przyciągniemy sobie tą linię tutaj... Bo one są podobne kolory w tym momencie. I tą. I ta będzie teraz jechać sobie tu. Nie chcesz. Musielibyśmy tutaj zrobić miejsce, żeby ten pociąg mógł zawrócić. A to swoją drogą jest dosyć fajny pomysł. Miejsce do zawracania tutaj do tych pociągów. Poczekaj. Tu trzeba byłoby zrobić zjazd do tunelu. Tu by sobie zawracał. Tu by sobie musiał wyjechać. Czekaj. Tutaj... O, tu by sobie zjeżdżał. Dobra. Znaczy to jest póki co, to jest tylko dla linii. Pociągi takie oczywiście nie będą jeździć, ale... Ale jakby coś... Może teraz będą... Bo nie chcę, żeby te pociągi jeździły i jechały wszystkie tak tędy. Teraz będą mogły tutaj sobie zawracać i przy okazji będą korzystać z tego dworca. Zobaczymy. Zobaczymy, czy w ten sposób będzie to lepiej wykorzystywane, ale z pociągi będą jechać tędy oczywiście. A tu widzę, że się jakiś pojawił. Pokaż mi linię, bo teraz się pojawiła jeszcze jedna ekstra stacja. Dobra, nie, jest, jest, ludzie teraz się wracają. Tutaj może rzeczywiście jest jakaś kupa straszna. I bym chętnie zobaczył, jaki tu pociąg tutaj podjeżdża. Czekajcie, zwykniemy sobie.
No ja chciałem tylko nieco innego dzisiaj zrobić, kurczę. To może w ostatnim odcinku zimy, dobra. Dobra, ta linia swego czasu już była bardzo popularna, a jak teraz jest jeszcze tutaj 1000 ludzi oczekujących, to jest jeszcze gorzej. Tak, ja widzę chyba, że to jest główny problem to. Dobra. W końcu po tak długim czasie kupujemy ten kawałek ziemi, który wygłosowaliście. To był ten kawałek ziemi. Proszę bardzo. Ten węzeł, który tutaj zbudowałem, trochę jest teraz mniej użyteczny, ale na szczęście go można łatwo przebudować, żeby tutaj to było. I tu będziemy sobie jakieś teraz rzeczy kręcić. Ale ponieważ to jest forsy, pierwsze co zbuduję to będzie tama. Bo jestem ciekawy, czy to mi tutaj zadziała. Proszę bardzo, mamy tamę. I tama zostanie podciągnięta do naszej linii prądożernej, czyli po prostu tutaj. Dobra, no i tu trzeba będzie trochę przebudować te wszystkie dzielnice. Bo nie byłem przygotowany na to, że kiedyś kupimy ten kawałek ziemi. Ale tu widzę, że będzie ładny przemysł. Oj, tak. Teraz, ponownie tutaj jedzie nasza kolej. Linia kolejowa. Fajnie. Dobra, i stąd będą pociągi mogły jechać tutaj, ale od tej strony. Dobrze, widzę, że jest tutaj duże padcie. Ale zobaczymy, to może jest kwestia czasu. Już jakiś tam prąd produkuje. Mało, ale coś tam, czekaj. 48, 64. Okej, dobra, powiedzmy, że jest całkiem. Co ten helikopter tutaj robi? No nie, w następnym odcinku zajmiemy się tym tutaj obszarem. Trochę go przebudowujemy. Tu będzie też, tutaj tą całą tutaj strefą się przyjmiemy, zaczniemy zajmować i to przebudujemy, aby to całkiem fajnie teraz wyglądało. Natomiast dzisiaj jeszcze, bo jeszcze jest 33 minuta odcinka, to jeszcze chwila. Ludzie się nam tutaj chętnie budują. To możemy sobie w końcu wyburzyć. Tak, dokładnie. Póki co będzie mniejszy ruch tutaj. Widzę, że był duży ruch. Bo ta autostrada, prawowicie na koniec, ma tutaj się to połączyć z tym. Ale zanim to tutaj będzie. Tu będzie się dużo działo. Dobra. Zastanówmy się, jak tutaj. To my się dzisiaj zajmijmy już. Czekaj. Okej, da się, dobra, da się. Powiedziało, że się da, to się da się. To tak, nasza autostrada, póki co ta tutejsza. Jedzie sobie dotąd i w drugą stronę też jedzie sobie dotąd, tylko wyrównajmy teren tutaj, abym nie miał problemów standardowych, jakie są w cities po wyrównywaniu terenów. Czekaj. Dobra. Powiedzmy, że w miarę teraz jest dobrze. I tak, stąd tu będziesz sobie dojeżdżać, dobra. Tutaj tak, te dzielnice się trochę podzieliły i trochę inaczej wyglądają niż prawowicie miały wyglądać. Po pierwsze, nasz bambaj musi jechać tutaj samodzielnie. W sensie tutaj nie będziesz teraz tak sobie skręcać. On tutaj sobie skręcał przez ten jakiś tam czas, ale teraz już tak nie będzie. Teraz już będzie sobie jeździć normalnie, spokojnie. I tak, tutaj była ogólnie ta droga, o ta. I ona tutaj będzie sobie dalej jechać. O, dokładnie. I tu do tej dzielnicy, do tej drogi, bo to jest, ta dzielnica jest ogólnie do tej drogi tutaj budowana. Będą jakieś takie sobie dojazdy, co jakiś tam czas. I z kolei z tej drogi, w takim miejscu, jakie jest na przykład tutaj, będą odchodzić do drogi i tutaj będzie wjazd na autostradę. Wjazdy i zjazdy. No, bo tutaj widziałem, że było zapotrzebowanie, póki co, więc proszę bardzo, macie taki zjazdzik. Natomiast tutaj, to już jest trochę inna bajka. No tak, tu sobie to po prostu, po pierwsze trzeba powiększyć trochę. I tak, autostrada nasza tutaj musi jechać po pierwsze. Tak, nie, tu sobie ją jeszcze trochę przedłużmy, dotąd jakoś. I tu później trzeba obniżyć znacznie ten teren do tego, co jest tam na dole. Dobra. Tu jeszcze jest to trochę blisko. Normalnie wspaniale. Tutaj jakiś jest lewitujący. Nie, tu jest słup.
Już się zastanawiałem, czy coś się kolejnego zepsuło. Nie, no, nie, na szczęście to nie ja. Dobra, to po prostu samo CDs. Dobra, tutaj dajmy sobie, nie, czekaj, dajmy dotąd dojazd. I tutaj ty, o, jeden do góry i ty dojedziesz sobie dotąd, dobra. I tak, to co jedzie górą, czyli to co teraz buduje, sobie będzie tutaj zawracać i zjeżdżać. Natomiast to co jedzie dołą, będzie tutaj sobie po prostu wjeżdżać. I tak, moim skromnym pomysłem jest to, żeby dwa pasy sobie tam do... Żeby to co jedzie tędy, żeby dwa pasy były tu, a jeden pas był tutaj na wyjazd z tej strony. Więc łącznie tutaj będą takie trzy pasy jechać. I tutaj dołem pod tym muszą jechać dwa. Dwa pasy od tego co jest na dole. Czyli tu trzeba sobie jeszcze powiększyć to dokładnie. No, może trochę przesadziłem. O, w ten sposób. I te dwa pasy tu sobie będą po prostu jechać. O, dokładnie. I tu sobie będą wjeżdżać na górę. I się tu będzie wszystko łączyć ze sobą. Dobra. To jest całkiem proste. Łączmy linię pomocnicze jeszcze raz. Tak. Okej, dobra. Ty dotąd. I tutaj musisz zjechać. Nie. Tutaj w dół. I tu się łączysz ty z tym. I tutaj nie wiem, czy to mi tu ładnie wjedzie, dojedzie. Jeżeli to jest w ten sposób, ale zaraz zobaczymy. A to trochę jest za wysoko chyba. Czekaj, po prostu linie pomocnicze, dobra. Dobra, to inna bajka. Jeżeli linie pomocnicze się włączają do gry, to po prostu linie pomocnicze psują. Stąd zróbmy sobie może po prostu zakręt. O, dokładnie, i jak ładnie. Dobra, to tak, to mamy zrobione. Zaś tutaj mają być dwa pasy. Więc też trochę inaczej. Ale tutaj nie będziemy dużo zmieniać. No, czekaj. Kręta mi się włączyła. A i tutaj nie chcieliśmy. No, tutaj tak. Widzę, że ta trasa tutaj szła dużo do góry. A tego ja tutaj nie chciałem. I tak idzie do góry. Tak, tu jest trochę nierówny teren i to tak wygląda. Dobra, to takie drogi. Wróćcie do mnie. To jeszcze będzie jeden odcinek na pewno. I tu sobie to po prostu zakręci i tutaj. O, dokładnie, dobra. To tu jakby coś, droga jest zrobiona. Czekaj, ja tu coś pokręciłem. Tak, pokręciłem. To powinno na odwrót wyglądać. Czyli to powinno być. Ulepsz to. To powinno być 2. A to powinno być 1. Ale żebym ja to nakręcił. I to powinno być 1. Dobra. Tak coś sądziłem, że tutaj coś jest nie tak. Dobra, o i w ten sposób to dobrze wygląda. Chociaż tutaj trzeba jeszcze, można byłoby trochę jeszcze to zrobić lepiej. Przybliżając to można wyburzyć. Dobra, to jest chyba max, jaki mogę przybliżyć. Tutaj może jest rzeczywiście bliżej, ale tutaj mi się tego nie uda opuścić chyba. A nie, udało się. Okej, dobra, czekaj. Czekaj, bo widzę, że jesteśmy tutaj ku przełomu, coś tu lepszego można wyciągnąć jeszcze. Dobra, czekaj, stąd i stąd, czy mi się uda zrobić ładny wyjazd? Tak, uda się zrobić ładny wyjazd, no dobra. To rzeczywiście, udało się zrobić jeszcze lepiej niż myślałem. No i te dwie drogi musimy jakoś tutaj dociągnąć. Obydwie. Może po prostu wyłączmy sobie to. One tutaj muszą jeszcze zjeżdżać, mało tego. Trochę w dół. Bo one nie mogą tak być strasznie wysoko. Dobra, powiedzmy sobie, że mają dojechać tutaj gdzieś. I jak ty tutaj te dwa pasy zaczynają trasę, to tutaj one nie będą równo do siebie.
tutaj zjeżdżać, ale dawaj, jest i tak całkiem nieźle, bym powiedział. No i tutaj się zaczyna zabawa. Tu dopiero się zaczyna zabawa. Bo tak, ty tu musisz zjechać bardzo ostrym zakrętem w dół. Później jeszcze raz. Dokładnie. I później tutaj jeszcze jeden ostatni raz. I tu się z tym połączyć. Dobra, tu jest dobrze, czekaj. Okej. No powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda. Teraz, żeby mi się udało jeszcze zrobić to drugie. Tak. Od razu na raz. Tutaj jeden w dół. No, dokładnie. Na raz mi się już nie... Zobaczcie, już są chętni. Już są chętni. Dopiero co wybudowaliśmy, już są chętni. Tu będzie jeszcze jeden w dół. I to ile? Ile tego jedzie, kurczę. Tego się aż tak dobrego tego popytu na to się nie spodziewałem. Powiem szczerze, aż tak, że od razu po tak krótkim czasie już będą wjeżdżać. Ale jazda. Dobrze, i tutaj będzie to... Czekaj. Tu damy sobie dwa pasy. Powiem więcej. Czekaj. Tutaj sobie to trochę skręcisz. O, dokładnie, dobra, tu jest dobrze. Natomiast tutaj sobie zrobimy cztery pasy. I będziecie mogli sobie ładnie wjeżdżać. Okej, dobra, i teraz zobaczmy. Całą prawdę o tym, jak korzystacie i kto jedzie do mnie. No, całkiem ładnie. Całkiem bym powiedział, że ładnie. I to jeszcze... A, to jest ten przemysł tutejszy. No tak, to on teraz tu ma naprawdę niezły dojazd. To szczerze, to się nie dziwię, że oni teraz tutaj mają ten skrót. I no tu trochę ich zwalnia rzeczywiście, ale oni bardzo by Tycha polubili. Ten Ty chyba nic nie jedzie na razie. No jakiś jeden przemysł jedzie, dobra. Czas jest 43 minuty, ojejku. Dobra, skończmy tą drugą część i kończymy. Tak, dokładnie. Czekaj. Dobra. Okej. Tu całkiem ładnie mi to wjedzie, jeżeli mi się to jakoś tam całkiem ładnie uda, oczywiście. Więc dajmy tu sobie. Dobra. Tu taką półkę chciałem sobie zrobić. Tutaj będą zjeżdżać obydwa. O, tutaj przed tym oczywiście zjazdem kolejowym i tutaj gdzieś będziecie sobie zjeżdżać. No dobra, zobaczymy, czy mi się to uda ładnie tutaj zrobić. Plan jest dobry. Teraz czas na wybudowanie tego. Plan jest dobry, a co zresztą? Dobra, czekaj, tutaj są dwa pasy, to jest ta główniejsza trasa właściwie będzie. Więc tak, ty tu sobie zjeżdżasz. Zaś ta druga trasa blisko nie podjedzie ciebie. Z tego co widzę, to ona za blisko tutaj do ciebie nie podjedzie. Dobra, dotąd jest twój max. Dobra, czekaj, wyrównajmy tu sobie ten teren. Bo widzę, że... O, dokładnie. Dobra, tu jest dobrze. Teraz... Nie tramwaje. Tramwaje, jakbyśmy to wybudowali, to byłoby dobre. Okej. No, ostry zakręcik, ale ładnie. Dobrze, zaś ty jedziesz sobie tędy. Tu musisz to przejechać. I tutaj po prostu to będziesz wjeżdżać. O, dokładnie, dobra, to tu całkiem ładnie, tu jest nasz dobry początek. Teraz najtrudniejsze to jest to, żeby tutaj to ładnie wjechało. To mam właściwie już zrobione. I żeby tutaj to też mi ładnie wjechało, powiem więcej, żeby miało swój własny tutaj pas zjazdowy przez jakiś czas. Mamy to zrobione, ale nie wiem, czy jestem tego fanem. Szczerze, to co mieliśmy przed chwilą, przez chwilę, nie byłem jako z tego strasznie zadowolony. Ale czekaj, może sobie zrobimy to trochę dłuższe. Znaczy, pomijając to, że się po prostu droga zepsuła i dlatego mi się to nie podobało. No to wiecie. Czekaj, o, dobra. Stąd tutaj dojeżdżasz do tego. I stąd tutaj wjeżdżasz tu. Dobra. O, teraz
Teraz jest rzeczywiście lepiej. No tutaj to tak, to już tu sobie tak jest, zmniejszmy liczbę pasów. A dokładnie. I teraz tu byśmy puścili, wyłącz linie pomocnicze. Tędy to, co jechało przed chwilą. Tylko tak trochę inaczej, żeby te pasy rzeczywiście faktycznie tutaj one były, że istnieją. Tutaj nie wiem, czy by mi się to uda. Uda się, dobra, to mamy 4 pasy jeszcze. Tu do góry jakoś strasznie to jedzie, ale dobra, już niech ci będzie. Dobra, no to chyba to zrobiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy zrobić. Węzeł jest naprawdę całkiem ładny. Tutaj oczywiście sobie możemy podnieść. Tu wyrównajmy sobie to wszystko. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tutaj, czekaj, małą siłą podnieśmy sobie jakieś tam. Jakieś takie coś, o, już niech będzie. No i zobaczcie, no tu ten węzeł to chyba jest moje ulubione, zobaczcie, na ten zakręt. To jest po prostu wspaniałe, już nie mówię co tej kolei. No i tutaj też z tego co widzę właśnie korzystają. To też jest dobrze. Tędy może mało rzeczywiście ludzi jedzie. Co nie? No, no właśnie. Mało, jest zero. Ale tutaj na pewno dużo zjeżdża, o dokładnie. Dużo to też jest mało powinno trochę przy tym. Ale tak, głównie z tego przemysłu. I tu nawet z daleka, ło. Z lotniska, prawie że. Od tego lotniska tutaj sobie. Swoją mocą ma być kolejne lotnisko też postawione może w przyszłości. Więc dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tu z tego korzystacie. No tutaj to chyba nie trzeba się dużo mówić, że oni tutaj, im to się bardzo spodobało. I tutaj chyba też co jakiś czas też zjeżdża coś sobie. Bardziej mnie interesuje to, że tutaj z tego nic nie korzysta, ale to... Ale to chyba jest logiczne wytłumaczenie i w teorii nawet dałoby się to wyburzyć, ale już zostawmy sobie tak jak wygląda. Może kiedyś to przebudujemy i coś tutaj po prostu postawimy jeszcze. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A ja tu jeszcze na koniec tylko sobie podciągnę, aby ci ludzie mogli się tutaj budować względem tego. O, dokładnie. I tutaj dokładnie jak to będzie jeszcze dalej wyglądać, to się zajmiemy w kolejnym odcinku. Cześć!